Jak przestać się bać projektu? Mówi się o tym, że trup w szafie nieładnie pachnie. Mówi się o tym podobno, bo ja nie znam osobiście nikogo, kto by takiego trupa widział w szafie. No i chyba w ogóle te trupy w szafie to jest jakaś legenda. Było miasto. Miasto, w którym były stare kamienice, i o jednej z kamienic mówiło się, że tam na strychu jest trup. W związku z tym ludzie bali się, bo legenda mówiła, że ten trup tam jest, więc bali się wchodzić na strych, więc na ten strych nie wchodzili. Ale po pewnym czasie okazało się, że jak wyprowadzili się ci z mieszkania, którzy mieszkali bezpośrednio pod strychem, że tam się nikt nie chce wprowadzać, dlatego że nikt nie chce mieszkać w mieszkaniu pod trupem na strychu. W związku z tym było pusto. Po pewnym czasie też wyprowadzili się ci z mieszkania poniżej, bo stwierdzili, że nie chcą, nikt nie chce mieszkać w sąsiedztwie mieszkania, nad którym się trup. I tak po kolei wyprowadzali się ludzie, aż zostało tylko jedna rodzina na parterze. I kiedy już tak było, że owiana, legendą, kamienica świeciła pustkami, tam był tylko na parterze jakiś tam odważny człowiek sobie mieszkał, wściekł się właściciel, że pieniądze mu przechodzą między palcami, wziął klucz, wziął latarkę. Poszedł po tych starych skrzypiących schodach na strych, otworzył te drzwi, rozgarnął pajęczyny, poświecił i co zobaczył? Na środku strychu szafę. Podszedł po tych skrzypiących deskach do tej szafy, otworzył skrzypiącą szafę, a w środku znalazł trupa. No więc wziął tego trupa, spakował, wywiózł na cmentarz i pochował. Bajkę opowiedziała mi kiedyś bardzo doświadczona i mądra pani psycholog. I tej opowieści była taka, że zagrożenie, które jest niezbadane, nieznane, bardziej straszy niż to zagrożenie, które jest opisane i zidentyfikowane. Jeśli chcesz bać się, przestać bać się projektów, to zdiagnozuj, czego się tak naprawdę masz bać. Zidentyfikuj te zagrożenia, które w projekcie faktycznie występują i nimi się zajmi. Jak to zrobić? Porada numer jeden zidentyfikuj ryzyka czyli zajmij się tymi zagrożeniami w jaki sposób bierzesz plany projektów bierzesz dokumentację schematy harmonogramy cokolwiek co o tym projekcie który chcesz realizować mówi następnie bierzesz zadanie po zadaniu i zadajesz sobie następujące pytanie co się może zdarzyć, że moje zadanie nie ukończy się w ogóle? Czy jest takie zdarzenie, które może sprawić, że moje zadanie się nie ukończy w ogóle? Czy może się zdarzyć, że moje zadanie ukończy się o wiele później niż powinno? Czy może się coś zdarzyć takiego, że moje zadanie będzie o wiele droższe niż mi się wydawało? I zadawaj te pytania tak długo, aż. Już nie będziesz mieć pomysłu, co się takiego może wydarzyć, żeby to zadanie się zakończyło drożej, dłużej bądź nigdy. Kiedy już nie masz pomysłu, przejdź do następnego zadania i zadawaj sobie dokładnie te same pytania, aż przejdziesz przez cały projekt. I wypisuj bardzo dokładnie, co Ci z tego wyszło. Przykładowo, jesteś fotografem. Robisz warsztaty fotograficzne, na przykład na hali w Bacówce. Zresztą miałem okazję brać udział w takich ostatnich warsztatach. Bardzo serdecznie je polecam. I kiedy planujesz takie warsztaty, możesz mieć taki pomysł, że będziesz na przykład sprzedawać je przez internet, przez Facebooka. Potem oczywiście ludzie przyjadą na te warsztaty i będą, będzie fotografia w Bacówce, na hali, tam górali rozmaitych. Tak? Jakie są ryzyka w pierwszym przypadku, kiedy chcesz sprzedawać przez internet, na przykład przez Facebooka? No pierwsze zagrożenie jest takie, że się nikt nie zgłosi. Drugie zagrożenie jest takie, że się zgłosi nie aż tylu, co by sprawiało, że to będzie opłacalna inwestycja dla Ciebie jako dla twórcy. I trzecie, na przykład zagrożenie jest takie, że ludzie się pozapisują, ale z jakiegoś powodu zrezygnują. No i Ty zostaniesz potem z niepełnym, z nieskompletowanym zespołem. Jeśli chodzi o warsztaty fotografowania w bacówce, no co się tam może wydarzyć? No może się wydarzyć na przykład to, że nie wiem, nie będzie owiec, bo owce będą bardzo daleko od bacówki, albo baca będzie nie trzeźwy. Albo będzie zła pogoda, nie? i w tym momencie, no, jakby cała idea warsztatu ginie. Twoim zadaniem jest spisanie wszystkich zagrożeń, odnotowanie ich. Porada numer dwa. Zastanów się nad tym, na które z tych zagrożeń masz wpływ. I możesz je załatwić od ręki. I wypisz je na jednej kartce. Natomiast na drugiej kartce, czy w drugim arkuszu, zostaw te zagrożenia, na które wpływu nie masz. Przykładowo, owce są daleko od bacówki. Jak to załatwić? Jeśli znasz bacę, wystarczy do niego zadzwonić, powiedzieć, baco, przyjeżdżamy do was na warsztaty za dwa tygodnie. Spraw proszę, żeby owce były nie za daleko od bacówki, żeby się nie wypasały na halach po drugiej stronie góry, na przykład. Zwróć uwagę, że w takiej sytuacji Twoja interwencja definitywnie, prawdopodobnie na 100% wyeliminuje zagrożenie. Co zrobić z tymi, na które nie masz wpływu? Należy je posortować. Patrzysz na te zagrożenia, które są wypisane, i na jedną kubkę wyrzucasz te, które są realne, które mogą być piekielnie dotkliwe i które są prawdopodobne, i tu sobie je przesortowujesz na jeden koniec stołu. Na drugi koniec stołu przerzucasz te zagrożenia, które no, teoretycznie są możliwe. Ale w praktyce raczej nie występują. Tam wspomniałem, że baca jest na przykład nieczęśliwy. Na przykład ten baca, z którym będziesz się spotykał, po prostu nie pije. Rzeczywisty przykład warsztatów, gdzie ja miałem przyjemność uczestniczyć, to właśnie baca był takim delikwentem, który nie spożywał alkoholu. Więc to w ogóle zagrożenie nie ma, nie ma zastosowania. Kompletnie. No ale na przykład te zagrożenia pogodowe to już tak. To już jakiś jest problem. Czyli rozsortowujesz w drugim kroku. Te, których się boisz, od tych, które raczej uważasz, że się nie wydarzą, albo są zbyt mało, yy, zbyt mało zagrażające. Zanim przejdę do trzeciej porady, polub ten film, jeśli uważasz, że jest wartościowy, dzięki temu YouTube zrozumie, że jesteśmy wartościowym twórcą i nas będzie polecał. No i oczywiście, zasubskrybuj ten kanał, dzięki temu Ty będziesz dostawać e, informacje, że kolejny materiał jest do obejrzenia. Trzecia porada. Cała ta operacja nie miałaby sensu, ta identyfikacja zagrożeń, rozsortowanie zagrożeń, to w ogóle nie ma sensu, jeśli nie wymyślisz do tego jakiejś strategii obsługi i jej nie wdrożysz. Bo wtedy będziesz najgłupszym z możliwych ludzi robiących projekt, ponieważ będziesz miał świadomość, że przeanalizowałeś projekt, że wylistowałeś zagrożenia i nic z tym nie zrobiłeś. Prawdę mówiąc, to już lepiej bać się tego trupa i tych zagrożeń nie dotykać. Co mam na myśli mówiąc o wymyśleniu strategii związanych z tymi zagrożeniami? Zastanów się, co z tym możesz zrobić, czy coś możesz zrobić, a jeśli tak, to co możesz z tym zrobić i te strategie wdróż. Jeżeli kłopotem w bacówce, w warsztatach fotograficznych jest pogoda, to masz kilka ruchów. Po pierwsze, możesz zadzwonić do Bace, sprawdzić czy nic się od zeszłego nie, roku nie zmieniło i czy gdyby spadł deszcz, to wszyscy, którzy będą na warsztatach, się schronią przed tym deszczem. Możesz napisać do ludzi, żeby wzięli kurtki przeciwdeszczowe, bo może padać. Możesz zapytać, czy mają aparaty, które fotografują w deszczu, może będzie jakaś deszcz, kurs deszczowej fotografii. A może się okazać, że rozwiązaniem będzie elastyczny plan warsztatów, który sprawi, że w zależności od tego, jak będzie pokazywała prognoza pogody, to tak będziesz sobie żonglował tymi miejscami, kiedy jesteś, fotografujesz na hali, i kiedy siedzisz w schronisku i oglądasz zdjęcia. Jeśli nie wymyślisz tego zawczasu i nie wdrożysz tych planów postępowania, to się możesz zdziwić i faktycznie bój się wtedy o prognozę pogody, bo jesteś nieprzygotowany na to. Jeśli ten film zainteresował Cię i jeśli interesuje Cię temat planowania, zapraszam na planningbootcamp.pl. Tam materiały na temat planowania projektów planningbootcamp.pl